Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Deluxe Jump 4. Dzisiaj mam sobie część dalszą Pucharu Świata, który zaczęliśmy wczoraj. Kolejny konkurs na Wiśle HS 134. Belka 10, no zobaczmy jak nam pójdzie. No i Dawid Kubacki ładnie skoczył. Dzień chyba letnie Grand Prix tak naprawdę. No, chyba tak. Nie zimowe. Może w dalszym sezonie będą zimowe. Andzelanisek! No słaby, słaby, słaby. Oczywiście przegrywa. Karl Geiger. Jedzie mojego zaskoczenia. Jest daleko usytuowany na miejscu 11. No ale z takimi skokami. Nie specjalnie zepsułem z Karlem Geigerem. Po prostu myszka mi się przewinęła i dlatego. Teraz już Jan Herl. Jan Herl w okolicach punktu konstrukcyjnego. Michiel Heiberg. Dwa Austriaki z rzędu są. Dla mojego zaskoczenia dwa Amerykańczyki. Kevin Bickner i Andrew Jurlow. Od 40. Heiberg za Kubackim. Są na drugim i trzecim miejscu Kevin Bickner i Andrew Jurlow. Andreas Wellinger. Andreas Wellinger! Świetny skok Wellingera. I prawie 7 punktów przewagi. Ryoyo Kobayashi. Zobaczmy jak sobie poradzi reprezentant Japonii na polskiej skoczni. W Japonii. Poradził sobie tak sobie. Stefan Kraft. Zobaczmy jak sobie poradzi trzeci już ostatni z Austriaków. Są no takie średnie warunki bym powiedział, bo ja przez to nagrywanie nie widzę ile jest wiatru i po co. A Kamil Stoch. A Kamil Stoch skacze daleko. 125 i o 1/10 wyprzedził Wellingera. Martin Meslik, Słowak. To już jak mówiłem na poprzednim odcinku. To jest reprezentant Słowacji, który walczył jeszcze z Małyszem. Jeśli ten, to polecam obejrzeć mój poprzedni odcinek. Znaczy, no, wczorajszy. Jeśli ktoś by chciał. Patar Prawcy będzie 6. Kevin Bickner, no właśnie o tym mówiłem. Amerykańczyk. Kevin Bickner. Słabo to jest. 9 miejsce. Jurlow. Zobaczmy na kolejnego z reprezentantów USA. Jurlow. No, no tak sobie. Ale co nas najbardziej cieszy, że Piotrek Żyła jest liderem tego Pucharu Świata i aby tak zostało do końca, chociaż teraz słaby skok będzie i będzie dalekie miejsce, 6. To są niewielkie straty, to wszystko jest jeszcze do odrobienia, co nas najbardziej cieszy. Kamil Stoch prowadzi. Karl Geiger jest 14, a tutaj no Amerykańczyki 10, 11 miejsce. Żyła 6, Stoch 1, a Kubacki 4. Karl Geiger. 14 po pierwszej serii. Wątpię, żeby awansował tutaj. Jeśli skoczy bardzo dobrze, ale on tak nie skoczy, bo on ledwo przeskoczy lidera Kamila Stocha. A teraz Andzelaniszek. Słoweniec był 13 po pierwszej serii. No i też chyba 13 miejsce zajmuje w turnieju całym. Ryoyo Kobayashi. Zobaczmy na reprezentanta Japonii. No i dobry skok Japończyka. Teraz jest Andrew Jurlow. 11 po pierwszej serii był reprezentant Stanów Zjednoczonych.
A teraz słaby skok. Kevin Bickner, reprezentant Stanów Zjednoczonych, był na 10 miejscu po pierwszej serii. Ale teraz świetnie wyszedł, tylko żeby nie stracił tej wysokości, stracił ją i będzie drugi. Martin Messik, reprezentant Słowacji. 9 po pierwszej serii. Zobaczmy, jak sobie teraz poradzi. Jeszcze świetne wyjście z progu Messika. No i trzecie miejsce. Jan Herrl. No zobaczmy na Herrla. Reprezentant Austrii. Reprezentant Austrii będzie nowym liderem. Peter Prawc. No i jak tam forma uprawca? 7 po pierwszej serii. No i nie wyprzedzi. Herrla ani nie wyprzedzi Kobayashiego, więc... Mówiłem, tutaj to jest strata i różnica. No Piotrek Żyła, by tylko utrzymał to miejsce. Wiatr jest teraz w pracy. Zauważyłem. Belka szósty, znacznie szósta, tylko 10, ale po pierwszej serii Żyłka. Żyła był piąty, znaczy szósty. No i wyprzedza tylko Messika, Lurauba, Raniszka i Geigera. No, trochę krucho. Michel Heiberg, piąty po pierwszej serii. W pierwszej serii miał 122 metry. Jak Heiberg skoczy w drugiej? No nie w drugiej serii, to widzę, że te skoki są słabsze. Austriacy prowadzą. Dawid Kubacki, 118 metrów, by zająć już przynajmniej czwarte miejsce, bo takie zyskiwał po pierwszej serii. Dawid Kubacki wysoko nad zeskokiem, będzie pięknie. No tak, będzie liderem. 120 skoczył. O 5 punktów równo. Kolejny Austriak, Stefan Kraft. No to Konan Kubackiego nie wziął. Wziął niestety i to o 4 punkty. Andreasowi Wellingerowi wystarczy 119, by wyprzedzić Krafta. Wellinger tyle nie skacze. Wellinger skacze na 7 miejsce, tylko 105. 119 metrów wystarczy Kamilowi Stochowi, by wygrać ten konkurs. Kibicujmy Polakowi. I wygrał, i zwyciężył. Dwaj Polacy na podium. Bardzo się z tego cieszymy. Geiger z Raniszkiem ex aequo. Na 12 miejscu Andreas Wellinger. Na 11 Martin Messik. Na 10 Michel Heiberg. Prowadzi Kamil Stoch. Drugi jest Piotrek Żyła. Andrzej Juraupis. Czwarty Bickner. Piąty. A gdzie jest Dawid Kubacki? Na 7 miejscu. On jeszcze jest w stanie coś tam zrobić, a ja już się z wami żegnam, zachęcam do zostawienia subiki, łapki w górę, już się z wami żegnam, cześć i do kolejnego odcinka.